Cześć, witam was w kolejnym odcinku, bodajże 8 odcinku z gry Assassin's Creed. Widzowie, możecie zostawić lajka, możecie napisać komentarz, możecie też wpaść na Twitcha, tam streamy codziennie i na Discorda, tam sobie gadamy, tam sobie gramy i tam przychodzą powiadomienia. O, strasznie mi się chce psiknąć, wykonałem, słuchajcie, misje, wszystkie, które miałem wykonać, te śledztwa wróci i teraz mamy... jakby naszą misję wróć do kierownika biura i będziemy się bezpośrednio już zajmować zabijaniem. Czyli to, czym jest ta gra i to, co sprawia nam najwięcej fanu, tuż przed nami. Malik, jak dobrze cię znowu widzieć. Nie jestem nowicjuszem. O umiejętnościach człowieka świadczą jego czyny, a nie znaczki na szacie. Możemy wymieniać się złośliwościami albo wykonać zlecenie od Al-Mualima. Więc mów, serduszko, widzowie, dla Malika. Malik to szef. Agent Jerozolimy, Majadin, zarządził dziś publiczną egzekucję niedaleko stąd. Na pewno będzie dobrze strzeżona, ale dam radę. Wiem, co robić. I dlatego właśnie w moich oczach jesteś wciąż nowicjuszem. Nie możesz niczego wiedzieć, a jedynie podejrzewać. Musisz zakładać, że się mylisz, że coś przegapiłeś. Przewiduj, Altairze. Ile jeszcze razy będę ci o tym przypominać? Jak sobie życzysz. Skończyliśmy już? Nie całkiem. Jest jeszcze coś. Jeden ze skazańców jest bratem. Jednym z nas. Al-Mualim chce, żeby go ocalić. Samym oswobadzaniem się nie martw. Moi ludzie się tym zajmą. Ty musisz zadbać o to, aby Majadin nie odebrał mu życia. Nie dam mu ku temu okazji. Mam nadzieję. Ja też, kurwa, mam taką nadzieję, że nam się, widzowie, uda. Nic, że nie będę powtarzać tej misji 30 tysięcy razy. Dawaj to pióro. Bo mnie kurwa nosi już, wziąłem pióro. Dobra. I mamy, widzowie, już bezpośrednio egzekucję i bezpośrednio możemy zaczynać odcinek. Cel do likwidacji jest niedaleko i musimy zlikwidować Majadina. No i koks, widzowie, dziwne imię, ale to jesteśmy w jakiejś kurwa średniowiecznej. Nie wiem, nawet to nie jest średniowiecze, to jest jakaś starożytność. To prawda, kurczę, naprawdę w Jerozolimie kiedyś było 25 tysięcy mieszkańców? To dużo. Nie, ale w sumie 25 tysięcy mieszkańców to nie jest aż tak dużo. W sensie jest to spora liczba, jak na fakt, że jesteśmy pewnie... no nie wiem, który to jest rok, ciężko mi to określić. Tysięczny może, czy już średniowieczność chyba, nie? Ale nie jestem pewien na 100%. Natomiast jest to dużo. Spodziewałem się, że w Jerozolimie będzie tych osób najwięcej, a okazuje się, że chyba w Akce jest 45 tysięcy. Czy są to dane potencjalnie prawdziwe? O tym nie mam zielonego pojęcia. Pyk! O kurwa, jeszcze raz, pyk! O ty kurwa, knoju. Ajajaj! No, ale ty miecz wyciągniesz, kurwa? Noża? Dobra, kurwiłeś mnie, biorę cię za szmaty, wypierdalam cię tu i dobijam. Chleba. Łapaj bochen chleba, git. Możemy się wpierdalać. Czy chcemy to zrobić po cichu? No niby chcemy po cichu. Natomiast ze mną to może po cichu akurat, nawet jakbym chciał, to może nie wyjść. Próbujemy po cichu. Po cichu wejść, elegancko posłuchać, co tu się dzieje. Witam serdecznie. Uhu! Brawo, brawo. Ostatnie brawo w twoim życiu. Cisza! Żądam ciszy! Mieszkańcy Jerozolimy, słuchajcie uważnie! Mieszkańcy Kolinis! Dziś, za dużo razy, widzowie, to słyszałem. Mówi się, co następuje. Między wami są buntownicy! Sieją niezadowolenie, licząc, witam, że zbłądzicie jak oni! Powiedzcie mi, czy tego pragniecie? Tak, a nie! W kłamstwie i grzechu? Żyć w ciągłym strachu? Nie. My nie, nigdy. Chcecie więc działać? Chcemy! Prowadź nas! Cieszy mnie wasze oddanie. To zło trzeba wykorzenić
Wtedy to się kurwa nacieszysz? Tak ze 3 minuty jeszcze. To nie jest sprawiedliwość. Nie masz prawa tego robić. Za kogo ty się masz? A wy wszyscy stoicie bez ruchu. Jesteście współwinni tej zbrodni. Bądźcie przeklęci. O kurwa, wy to kto? Widzicie, jak zło jednego człowieka rozprzestrzenia się i niszczy innych? Chcieli zasiać w was strach i zwątpienie, ale ja was ochronię. Macie przed sobą czwórkę grzeszników. Kurwa, muszę przez ten widzowie tyle jarać. Złodziej, hazardzista, heretyk. Niechaj ich wszystkich. Kiedyś coś ukradłem. Kiedyś zagrałem w ruletkę albo na maszynach. Ladacznica? Tutaj akurat nie pasuje. Dobra, i co? Już mam zabić? Wypierdalaj! No kurwa, bo jakiś pajac mnie popchnął! Gdzie jest ten gość? No gdzie on kurwa jest? No... Halo! Halo! Teraz mi widzę, że zrepiszę. Już się zaczyna, kurwa, po cichu miało być. A, no wiedziałem, że to jest kurwa zawsze tak. Misja po cichu, normalnie po cichu słyszałem na mieście, że będzie robione. Dobra, dojeżdżamy tego gościa, żeby go jak najszybciej zabić, pyk. A jest, a to nie był ten, kurwa. To który to? A to ten, widzę, że gnoju jebany. Dawaj, za szmaty, nie ciebie miałem, kurwa, wypierdalasz. Ciebie, szybko. Asasyński atak. Ty, ja się wypierdolę zaraz, no kurwa. Teraz mnie coś rozniesie. Jeszcze raz widzę. Dziwka? Ty, to jak ja mam? To jest niemożliwe go kurwa zabić z dołu. Tędy. O. Tylko żeby go nie zabił. Jaka za dziwka. Nie można tak. I stąd. Pa. Kurwa. To są kurwa jakieś żarty. No, duś, kurwa. To jest w chuj nie fair, nie? To jest niemożliwe, widzowie, zrobić po cichu. Ta misja jest niewykonalna, kurwa. Po cichu. Not possible. Ej, dobra. Nie po cichu. A zresztą co my się będziemy przejmować? Tylko jest, mamy tylko 40 przeciwników tak na oko. Myślę, że spokojnie sobie damy radę. Ten jest jakimś gigakoksem, kurwa. Nie da się go tak chyba normalnie mieczem, nożem rozpierdolić. Skoczyć też się nie da. Jak ja to niby... O! A jedna się da. Nie. Dopiero się zaczęła. Powiedz mi, jaką grałeś w tym wszystkim rolę? Zamierzasz bronić się... Ja moje widzowie zawsze muszę to spierdolić w taki piękny sposób. Bractwo chciało miasta. Dobrze, widzowie, że krzyczałem na samym początku. Była okazja. Okazja, by zamordować. Muszę sobie ustawić taki... tyczkę jakąś do OBS-a, żeby... Jak mówię cicho, to podgłośniała mnie, a jak mówię głośno, to ściszała. Jest taka wtyczka. Tylko dlatego, że mają inne poglądy od ciebie. Zanim widziałem, że chyba T-Volt kiedyś miał. Zabijałem, bo mogłem! Bo to była świetna zabawa! Wiesz, jakie to uczucie rozstrzygać o czyimś losie! A widziałeś, jak tłum wiwatował! Jak się mnie bał! Ja byłem jak Bóg! Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Taka władza! Dawniej być może tak, ale potem dowiedziałem się, co dzieje się z tymi, którzy wywyższają się nad innych. A cóż to takiego? Chodź, pokażę ci. No i jest. No i po robocie. Do Malika, kurwa.
Malik już wkurwiony pewnie. Malik, o kurwa, ile ludu. Malik już gigamady, że my tu 45 chłopa zabiliśmy. Misja nie była po cichu, pewnie na nas nakrzyczy. Ty no, ale w sumie z drugiej strony, jak ja kurwa takim mistrzem jestem, mistrzem asasyństwa, że nie potrafię sobie z jakimś bobem poradzić, to nie wiem, czy ja kurwa mistrzem jestem. Proszę nie rzucać kamieniem. Proszę nie strzelać z łuku. Ty kurwa jebana. Wypierdalas. O! Cyk, spokojnie, trzeba znaleźć odpowiednią widzowie drogę. O kurwa, to nie była odpowiednia droga. Dlaczego nikt tego nie... Wypierdalas, a to... Koniec twojego życia! To żołnierz, myślałem, że to pan cywil. Ty jesteś chujowy. Dobra, pyk. Gdzieś tu tu mam biuro asasynu. Gdzieś tu powinno być od razu coś do ukrycia się, jest. Tylko nie umiem kurwa tam wbiec. No załamie coś. Pyk i tu. No i co? Wy w szoku? To nie ma sensu. Dobrze, że się ukryłeś. To nie ma sensu. No i świetnie. I teraz... Pach? Kto mnie niby widzi? Pyk. Na dół. I ocie kręca. Witam, Malik. Po robocie. W Jerozolimie potrzebny jest nowy władca. Tak też słyszałem. Cóż to? Żadnych mądrych rad? Z pewnością musiałem popełnić jakiś straszny błąd, czyż nie? Sprawiłeś się, jak na Asesyjuna przystało. Nic dodać, nic ująć. Asesyjuna? Martwi mnie jednak, że spodziewasz się pochwały za samo wykonywanie poleceń. Zdaje się, że martwi cię wszystko, co robię. Pomyśl nad tym. Ale zajmij się tym w drodze do Masjafu. Twoja praca tutaj dobiegła końca. Do szefa? Chyba do szefa. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Witam. Ja do szefa? Zlikwidowany. Wróć do Al-Mualima. Czyli do szefa. Jakbym tak mógł skipnąć drogę? Nawet samo mi skipnie. Elegancko. A, wychodzimy z animusa. Wstawaj. Jak pan chce, doktorze. Kończymy seans. Zaraz przyjdę. Na pewno? Minuta tak. Woli. Nie. U mnie jak w Denver. Nie mam pojęcia, jak miałby... Oczywiście. Rozumiem. Ma pan poważne problemy, panie Miles. To jest dało. Co go ugryzło? Przyjdą po ciebie. Kto po mnie przyjdzie? Asasyni. Hej, ja nie mam z tym nic wspólnego. Chyba spróbuję cię odbić. Wygląda na to, że jesteś ważniejszy niż sądziłeś. O. Kurczę, to się wszystko robi coraz bardziej zakręcone. Musiało się tak stać. To znaczy? Walka, którą podczas trzeciej krucjaty rozpoczął twój przodek, ona właściwie nigdy się nie skończyła. A ludzie, którzy cię przetrzymują, to templariusze. Widik jest templariuszem? Nie mogłeś wiedzieć. Dobrze się maskują. A co do twojego pytania, Widik dla nich pracuje. Wszyscy pracujemy. Abstergo to ich firma. Myślałem, że templariusze to pokręceni staruszkowie w śmiesznych czapkach, którzy popijają piwo i planują podbój świata przy użyciu ludzi jaszczurów, czy coś w tym stylu. Nie, oprócz tego fragmentu o podboju świata. Posłuchaj, to dość skomplikowane. Połowa tego, co się słyszy o templariuszach, pochodzi od świrów noszących czapki z folii aluminiowej. Druga połowa to celowa dezinformacja pochodząca od prawdziwych templariuszy. Czyli to oni są tymi złymi, prawda? Jeśli czegoś się tu nauczyłam, to tego, że nie ma czegoś takiego. Wszystko jest względne. Chyba najlepiej będzie to wyjaśnić tak. Chcą czegoś dobrego, ale sposób, w jaki chcą to osiągnąć, jest zły. Bardzo zły. A co dokładnie chcą osiągnąć? Chyba ona nie może tak gadać, że kamery są. Lucy? Ona pomagać. Tak. Anna Stillman, muszę z panią porozmawiać. Proszę tu przyjść, natychmiast. Już idę, doktorze.
Przepraszam, Desmondzie. Muszę iść. Powinieneś się przespać. A może z tobą? Odpowiedzi na wszystkie pytania masz dokładnie przed oczami. Musisz tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. A, proszę bardzo, muszę tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. Myślę, że sobie poradzimy. Dostaliśmy w poprzednim razem, jak się obudziliśmy, jakiś kurwa kod. I wie do czego ten kod, ale może zobaczymy, może że to jest kod do komputera. Jakąś kartkę znaleźliśmy, bo ktoś się włamał do nas. Może tutaj komputera możemy uruchomić? Nie. Proszę cię, jeśli zaraz tam nie przyjdę, będę miała kłopoty, a nie wolno mi wyjść, dopóki nie wrócisz do pokoju. No kurwa. Uspokój się, gra na pewno jest tak mądra. Ale zależy na samicy, ona pomóc. Ona wygląda na... że ma krasza na nas. Git, wróciłem. Może tutaj kod jestem. O proszę bardzo. Co Czechu ogarnął, co? Proszę widzowie. Jak ja wiedzieć, że ja koda mam? Który youtuber tak by potrafił, widzowie? Który? Który kurwa? Jak ja dla widza, to ja sobie 300 IQ specjalnie na odcinki. O! Możemy się włamać. Wiedziałem! A nie, możemy coś ukraść. Długopis. Może być, kurwa. Zajebij się. Mamy długopis. Koks. No i tu mają kamery, więc jak ja tak chodzę i kradnę wszystko, to ja nie wiem, czy to kurwa przejdzie. O, i na kom... Wiedział! Czechow wiedział, kurwa. Co powiedział, to zrobi. Wprowadź hasło. Udzielono dostępu. Witaj, Widik. Sieć e-mail. Sieć kablowa, pokaż. Sezon huraganów kończy się w dość nieoczekiwany sposób. Coraz mniej stabilne warunki pogodowe skłoniły Światowe Stowarzyszenie Meteorologiczne do likwidacji terminu sezon huraganów, który niegdyś trwał od czerwca do listopada. Obecnie długość, częstość i siła huraganów zwiększyły się do tego stopnia, że mieszkańcy nadmorskich miast żyją w ciągłym strachu przed niszczycielskim żywiołem. Przełożono wystrzelenie satelity I Abstergo, powołując się na konieczność dokonania ostatecznych poprawek. Jestem dobrze głośno? Chyba dobrze. W nowym satelicie komunikacyjnym All-in-One. Firma I Abstergo odłożyła wystrzelenie pierwszego satelity do 21 grudnia. Firma utrzymuje, że opatentowane przez nią technologie umożliwią szybszy i pewniejszy transfer danych, w przeciwieństwie do satelitów starszych generacji, obarczonych opóźnieniami i zakłóceniami sygnału. Rośnie napięcie na tle odwiertów na Antarktydzie. USA i Unia Europejska kolejny raz spotkały się z ostrą krytyką decyzji wspólnego wybudowania platformy wiertniczej na morzu Weddella. Przeciwia się temu kilka ponadnarodowych związków, zarzucając naruszenie traktatu antarktycznego. Sytuacja dodatkowo komplikuje obecność dwóch niszczycieli w tym regionie, ponoć z przyczyn niezwiązanych z budową platformy. Okej. Już czytaliśmy i teraz to. Mówiłeś, że nie będzie sprawiać kłopotów, a ona znowu zaczyna mieszać. Zajmij się tym worem. Ty za nią ręczyłeś, ty za nią odpowiadasz. Od 1 września będę nieobecny. Wracam 4 października. W razie pilnych problemów proszę o kontakt z moją asystentką. Panie Rikin. Mam nadzieję, że pomoże mi pan zrozumieć, dlaczego przez 5 lat nikt nie chciał mi powiedzieć, co się stało z moją przyjaciółką. Jeśli martwią się państwo o ryzyko związane z udzieleniem mi tych informacji, to uważam, że moja historia pracy w tej firmie mówi sama za siebie. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Z poważaniem, Lucy Steelman. Okej. Skrzynka nadawcza. Skasowane. Skrzynka nadawcza. Pels, po co podpisujesz maile na górze, widać to pisał. Powiedziałeś wcześniej skończyć jak Leila. O co chodziło, Lucy? Okej. Dzięki, połóż na moim biurku, nie martw się moimi rzeczami, tylko zmuszeniem Animusa do działania. Znowu znalazłem na parkingu twój klucz dostępu. Zacznij go wreszcie nosić w kieszeni, a nie przyczepiony do płaszcza. Dbajmy o swoje rzeczy, Warren. Wyobraź sobie reakcję ochrony. Uziemiliby nas na cały dzień, żebyśmy pozmieniali wszystkie kody. I skasowane.
Wiem, co robię, wiem, co zrobiliście. To on miał metalową kulę. Otworzyła się, wszyscy oszaleli, strzelali, cięli się, rozrywali na strzępy. Wiem, że to wy, tam było wasze logo. Ktoś powiedział nazwę. Powiem każdemu, kto mnie posłucha, ujawnię was. Poznają prawdę, wtedy zapłacicie. Szaleńcy zapłacicie. Nadawca nieznany. Zarząd. Poufne informacje. Przypominamy, że pracownikom firmy Abstergo Industries zabrania się używania polityki, postępowania i projektów firmy. W świetle zbliżającego się procesu przypominamy o punkcie 2.15 w Państwa umowach. Wiadomy faktu, że firma Abstergo zainwestowała w poufne informacje znaczne środki w postaci czasu pracy i inwestycji finansowych oraz te poufne informacje dają firmie Abstergo znaczną przewagę na rynku. Pracownik zgadza się na każde złamanie niniejszej umowy za winę pracownika, wyrządzi firmie Abstergo nieodwracalne i trudne do oszacowania szkody, w którym do wypadku odszkodowanie finansowe będzie niewystarczającą karą za złamanie umowy. Pracownik zgadza się także, że w powyższym wypadku firma Abstergo ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze prawnej i innych ustanowionych wyrokiem sądu, jak też do używania w tym celu innych dostępnych rozwiązań. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o zgłoszenie się do kierownika działu kadry. Oj, zawał, jakbym gdzieś to słyszał już. Pierdalamy, dobra, coś nam się dowiedzieliśmy. Niedużo, bo niedużo. To są wszystko tylko i wyłącznie zagadki w aktualnym momencie. A zobaczymy, czy jeszcze możemy wejść do tamtych drzwi. Jestem ciekaw, co drzwi zawy, czy tego. Gdybym nie pomyślał o tym, żeby wyjść z pokoju. Czy wtedy byśmy. Czy miałem opcję pójścia spać i czy miałem opcję nie wychodzenia z tego pokoju? To mnie zastanawia. Myślę, że miałem taką opcję, że mogłem w ogóle nie wychodzić z pokoju i po prostu iść spać. Wtedy ominęłyby nas fantastyczne informacje. Dobra, zebraliśmy kilka rzeczy. Możemy iść w Kimę. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze nie mamy czegoś do zebrania. Chodźmy do łazienki. Prysznica nie możemy wziąć. Korzystać z toalety również nie możemy. Tutaj też nie możemy nic zrobić, więc chodźmy spać. Dostajemy opierdol, że chodziliśmy po tym i zajebaliśmy długopisa? Nie wiem. Przekonajmy się. Elo? Odpierdala nam od Animusa następnego dnia rano. Witam! O kurwa, nie ma szefa. Tu jest dał. Ja, że nie mogę tu biegać. Brakowało Witam. mi pana rano, doktorze. Proszę wejść do Animusa. To się kurwa, będziemy spieszyć, ty. Jaki jest problem? Miałem się tu pogadać z panem. Piękny widok. No elegancki. To może z samicą. Te dwa słowa, coś? Pięknie dziś wyglądasz, mała? Nie. Chyba tylko jedyna opcja to jest wejść do Animusa, więc. Proszę przestać się wygłupiać i zająć miejsce w Animusie. Ty uspokój. Dziadek. Animus nam coś wypala chyba w mózgu. Dlatego widzimy takie te. Skontrowanie silnego ataku Może stanie, też że przeciwnik jakby. będzie odsłonięty. Mamy Rozstaw dostęp do się. pamięci, więc nam mózg odpierdala. Chociaż Mózg najmniej. coś odpierdala. Ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię próby? Tak, ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. Więc pytaj, I postaram się obrót dla odpowiedzieć widza. najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Maczadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom. Zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko, dlaczego. Czy odpowiedź nie jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Nie na naszej Dlaczego? wacie, widzowie. Ich plany są zależne od skarbu templariuszy, fragmentu Edenu. Ale to my go mamy. A bez niego nie mają szans na I właściwie osiągnięcie co my mamy? swego celu. To Czym jest coś? ten skarb? To jajo? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. A co? Co mam zobaczyć? A to. Ten kawałek Ulo. srebra wypędził Adama i Ewę.
Przemienił kostury w węże. Sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Ery służyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz, wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera? Eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? Ci, którzy władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garniera. Doskonali obywatele. Doskonali żołnierze. Doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. Więc trzeba ich zniszczyć. Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w Akce imieniem Sibrand, drugi w Damaszku. Zwą go Jubeir. Jubeir? Służ wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poplecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Ja chcę do Jerozolimy, do Malika. Człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Aha. Proszę. Nie będą wiedzieć. Prezent dla ciebie. W podziękowaniu za dobrą pracę. Jest. Ale wielkim jest. Bierz. Jak ja mogę na nowo jakoś inaczej ciachać wrogów? To ja biorę, kurwa. Ło, siop, kurwa. Ciach. Miodzio. Przełamanie obrony, poćwicz na dziedzińcu. Idziemy. Ktoś mi tu zaatakuje, że jego uczniowie nie wiedzą, jak władać miecze. Teraz im pokażę, jak się włada miecze. Witam. A to przełamanie obrony tak samo wygląda, czy... Witam. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Jasne. Przełamanie obrony, to jest jakaś nowa umiejętność podobno. Chcesz teraz raczej ta sama umiejętność chce się nauczyć? No tak, chyba. Teraz po zrobieniu, aby przełamać obronę? A o co chodzi? Jeśli zero, to może to jest. Nie, przełamanie chwytu. A jak jest przełamanie obrony? Naciśnij przycisk zero. Wydaje mi się, że przycisk zero to jest ten przycisk. Zaraz po zrobieniu kroku? To robię krok i pach. No nie działa, pach. Nie rozumiem. Chyba, że double taki, że pach i pach. Pach i pach. Coś takiego może. Pach i pach. A może pach i pach. Może pach i pach. Pach i pach. A, chyba że pach i pach. Tak, tak, spacja. Uj, widzowie. Ale będzie teraz mucone. Każdy z nas powinien walczyć. Kurwa, Mazyś zapamiętał lekcję. Ciosa. Dobra, okej. Oczywiście mamy już tyle umiejętności, że nichu ja ich nie zapamiętam, nie mam takiej możliwości. Ale jest to fajne, bo wtedy oni nie trzymają ten miecz, tylko my możemy pach ten miecz i tłuczemy frajerów. Więc jest to okej. Czy ja muszę z buta wracać do jakiejś Jerozolimy i tak dalej? Nie. Możemy od razu się udać albo do Damaszku, albo do Akki. Udajmy się zatem do Akki i od razu pykniemy sobie. Udamy się oczywiście od razu do biura. Poruszanie się spokojnym tempem zmniejsza szanse przyciągnięcia niechcianej uwagi. Rozumiem. Witam. Czy ja w ogóle mam od razu się udać do biura? W sensie mam tutaj... A, najpierw śledztwa, kurwa, widzowie. Trzeba będzie tutaj popracować. I do biura na razie nic mi to nie da, nie? Chyba. Witaj, Altair. A, da. Jakieś wieści? Al-Mualim wyznaczył następnego. Nazywa się Sibrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej.
i zarządza portem w Akce. Zaraz wezmę się do dzieła. Oto miejsca, na których powinieneś skupić swe poszukiwania. W porcie na wschód stąd, pośród statków i ich załóg. W kaplicy na północy. Dobra, i tak nie będę nic wychodzić. Nad portem. Nie zapamiętam. Na północy, przed bramą Świętego Jana. To mi bardzo pomoże. Dziękuję. Jean Pablo? Altairze. Tak, Rafiku. Święty Jan? Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie. To ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu? Bądź bezpieczny. Teda, trzymaj się. Do zobaczenia. Do widzenia. Dobra, i wydaje mi się, że musimy odblokowywać wszystko tutaj, w tej dzielnicy. Muszę to zapamiętać, bo dzisiaj przed odcinkiem, kiedy zaczynałem odcinek, odblokowywałem wieżę, żeby dokończyć jeszcze jedno śledztwo. I zacząć odcinek takie na tak zwanej pełnej K. No i okazało się, że wszystkie wieże, które odblokowałem, to odblokowałem oczywiście nie w tej dzielnicy, gdzie trzeba było. Więc zajęło mi to sporo za długo czasu. Trzeba pamiętać o tym, żeby do dobrej dzielnicy się udać. Myślę, że wespniemy się tutaj na jedną z tych wież. To jest jakaś skomplikowana wieża? Chyba nie. I zakończymy dzisiejszy odcinek. To właściwie widzowie co? To właściwie widzowie, pamiętajcie o tym, żeby wpadać na mój drugi kanał. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. I pamiętajcie o tym, żeby wpaść na Twitcha. My będziemy sobie kontynuować serię, odcinki raz, ewentualnie dwa razy dziennie. Na pewno dwa razy dziennie na tym kanale będą się pojawiać. Ja idę robić widzowie streama. Robimy jeszcze skoka. Gdzie tu się wykonuje skoka? Mogę skoka? Chyba tutaj? Kurwa, wygląda jak tutaj. A nie, dobra. Ale bym skoka zajebał. Dobra, i pyk dla widza. I widzimy się, widzowie, w następnym odcinku. Jutro. Prawdopodobnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.